Trudno jest nam dziś wyobrazić sobie świat bez energii elektrycznej. Bez niej nie pojawiłyby się komputery, różne środki transportu napędzane prądem elektrycznym, urządzenia multimedialne. Jest jednym z filarów, na bazie którego funkcjonuje współczesny świat. Zakład przemysłowy, w którym różne formy energii są przetwarzane w energię elektryczną, to elektrownia. Możemy wyróżnić wiele typów elektrowni w zależności od rodzaju przekształcanej w nich energii. Jednym z kryteriów podziału jest rodzaj energii pierwotnej. Dla elektrowni konwencjonalnych może być to ciepło wytwarzane podczas spalania węgla, gazu lub w wyniku reakcji jądrowej. W przypadku elektrowni niekonwencjonalnych wyróżniamy elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne i zasilane energią geotermalną. Źródła zasilające elektrownie tego typu są odnawialne. Aby prąd pojawił się u odbiorcy końcowego, niezbędna jest sieć elektroenergetyczna. Jest to system urządzeń i przewodów przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania wytworzonej w elektrowni energii. Jednym z elementów sieci elektroenergetycznej jest stacja elektroenergetyczna. Stacje te mogą służyć do rozdziału lub przetwarzania energii, ale mogą spełniać także obie role. Pierwszy typ stacji to stacja rozdzielcza. Stacja przetwarzająca to stacja transformatorowa. Stacja pełniąca obie funkcje to stacja rozdzielczo-transformatorowa. Na stacji transformatorowej następuje na przykład zmiana napięcia z 400 kV na 110 kV. Na stacji rozdzielczej odbywa się rozdział torów prądowych prowadzących do różnych lokalizacji. Prąd elektryczny jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i prąd zmienny. Prąd stały charakteryzuje się stałym kierunkiem przepływu oraz wartością natężenia. Prąd zmienny zmienia wartość swojego natężenia w czasie. Specyficznym rodzajem prądu zmiennego jest prąd przemienny, gdzie wartości chwilowe natężenia prądu przyjmują w powtarzalny i okresowy sposób naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z prądem i napięciem o przebiegu sinusoidalnym. Istotnymi parametrami dla prądu przemiennego są okres, częstotliwość, będąca odwrotnością okresu, napięcie szczytowe i napięcie skuteczne. Napięcie szczytowe to najwyższa wartość przebiegu napięcia. Natomiast napięcie skuteczne to średnia wartość kwadratowa napięcia przemiennego. Dla przebiegu sinusoidalnego napięcie szczytowe jest równe pierwiastkowi z dwóch pomnożonemu przez napięcie skuteczne. W elektrowniach wytwarzany jest zazwyczaj prąd trójfazowy. Dzięki temu generator w elektrowni pracuje w bardziej wydajny sposób, zasilając podczas jednego obrotu trzy linie przesyłowe. Sinusoidy poszczególnych faz są przesunięte względem siebie o 120 stopni. Izolator jest to materiał, w którym słabo przewodzony jest prąd elektryczny. Przeciwieństwem izolatora jest przewodnik. Izolator nie przewodzi prądu w związku z małą koncentracją ładunków swobodnych, ich ograniczoną ruchliwością lub gdy zachodzą oba te czynniki. Ładunki swobodne występujące w przewodniku sprawiają, że pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego popłynie w nim prąd elektryczny. W metalach ładunkami swobodnymi są elektrony, w cieczach i gazach mogą to być jony. Wielkością określającą przewodnictwo elektryczne danego materiału jest rezystywność, potocznie zwana opornością właściwą. Rezystywność miedzi wynosi 1,7 razy 10 do minus 8 ohmów na metr kwadratowy, podczas gdy rezystywność izolatorów jest rzędu 10 do potęgi 12 ohmów na metr kwadratowy. Przewody służące do przesyłu energii elektrycznej mają swoją rezystancję, która powoduje straty. Aby zminimalizować te straty, zwiększa się napięcie sieci przesyłowej.
To z kolei prowadzi do występowania zjawiska ulotu, wyładowania koronowego. Jest to wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację powietrza otaczającego przewód wysokiego napięcia, nie prowadzące do powstania łuku lub przebicia. Przy pomocy tego miernika cyfrowego zmierzymy teraz napięcie sieci. Włączamy na jakim zakresie? Na zakresie wolty zmienne, a miernik automatycznie nam pokaże, czy na pewno na zakresie woltowym, tak. Tak, 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 tak. I miernik pokaże nam napięcie sieci. Proszę, odczytujemy napięcie sieci. 245,4, a znamionowe napięcie sieci wynosi 230. Widzimy, że mamy 15 V w plusie. 10% mieści się w tej normie. A dlaczego mamy takie wysokie napięcie? Jesteśmy blisko podstacji, nie mamy tutaj żadnych dużych obiektów, które by pobierały dużą moc i w związku z tym na przewodach zasilających nie występują spadki napięć. Gdybyśmy zmierzyli w pobliżu miejsca, gdzie się ładuje akumulatory albo gdzie jakieś duże maszyny pracują i pobierałyby maszyny dużą moc, to w takim przypadku byśmy mieli napięcie mniejsze. Proszę Państwa, możemy jeszcze zbadać przy pomocy tego przyrządu częstotliwość sieci. Mamy tutaj w zakresie herców. Przyrząd pozwala mierzyć tak samo do 250 V. Możemy spokojnie tutaj podłączyć i widzimy, że częstotliwość sieci jest 50,00. 0,01 to jest pomyłka. Częstotliwość sieci nie może być większa niż 50, bo na to nie pozwala sieć sztywna. Jeżeli by była sieć bardzo obciążona, dużo prądu byłoby pobierane, to możemy się spodziewać, że będzie 49,9, 49,8, ale częstotliwość sieci jest stała w całym kraju, albo nawet możemy powiedzieć w całej Europie. Jeżeli będzie rzeczywiście brakowało mocy w całym kraju, albo w całej Europie wręcz, to ta częstotliwość może siąść. Jeżeli byśmy mieli poniżej 50 Hz, jakieś mniejsze częstotliwości, to znaczy, że sytuacja energetyczna jakiegoś bardzo dużego obszaru jest słaba. Kiedyś zegary dworcowe były sterowane właśnie częstotliwością sieci. Częstotliwość sieci jest bardzo stabilna. Tu oczywiście ten miernik pozwala na pomiar częstotliwości, nie tylko oczywiście sieci, tylko różnych częstotliwości. To jest w radiu, w urządzeniach cyfrowych pozwala nam pomierzyć w szerokim zakresie. Napięcie zasilające 244 V, właściwie bez obciążenia. Jeżeli włączymy w tym momencie obciążenie, czyli grzejniki, napięcie spada do 230,5. Mamy do czynienia ze spadkami napięcia na przewodach zasilających. I w przypadku pomiaru napięcia sieci możemy sądzić na temat nie tylko samego transformatora, ale również na temat obciążenia tej sieci w pobliżu. Pomiary rezystancji, izolacji i łączników mają na celu wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego. W tym celu odłącza się obwód od zasilania i odłącza się od instalacji odbiorniki energii. Pomiar przeprowadza się omomierzem o wysokim napięciu zasilającym. Nowoczesne przyrządy uzyskują takie napięcie z wbudowanej przetwornicy. W starszych przyrządach wykorzystywane są induktory napędzane korbką. Sprawna instalacja charakteryzuje się rezystancją izolacji powyżej 1 megaohma.